Pierwsza rzecz, trzeba to lubić. Trzeba lubić pracować w swoim kierunku. Po drugie, trzeba być głodnym pewnej wiedzy, bo szkoła, zasadnicza szkoła samochodowa, którą ukończyłem w czerwcu 26, a 30 zacząłem pracować, czyli 2 dni miałem przerwy i przyszłem do pracy. Ale praca na stacji obsługi była bardzo ciężka. Nie było takich warunków. Ogrzewanie to było takie, że na środku stał koksownik, na koks palony. Mycie to było w korycie, dosłownie ciepłej wody nie było, żadnej pasty, nic, mydełko szare i troty. Później jak zakład, kopalnia i zakład przeróbczy piasków szklarskich w Osiecznicy został uruchomiony, stamtąd kierowcy przywozili we wiaderku piasek biały, to już była ulga do umycia rąk. Kanałów nie było, mało, ciasno, bo z ulicy Orlej wjeżdżało się i było bardzo mało miejsca. I wtedy zapadła decyzja, taka tu jest pan Bielat, z którym kopaliśmy, nie tylko my zresztą, bo nas więcej, kopaliśmy kanał dodatkowy, żeby było na autobusy, można było tam wjeżdżać i remontować. No a w międzyczasie zacząłem zaocznie chodzić do Legnicy, do technikum samochodowego. I 3 lata takiej mordęgi, bo to były ciężkie lata, ale dopiąłem swego i po 3 latach pracy i zaocznego chodzenia do technikum zrobiłem maturę w 67 roku w czerwcu. No i co? Wtedy była taka instytucja, która nazywała się MON. I bez względu na to, czy chciał, czy nie, kategoria A i do armii, zostałem wcielony do wojska. I 2 lata musiałem odsłużyć. I po 2 latach, no, ciągnęło mnie coś do PKS-u. I wróciłem. No i powoli tak, no, pracowałem. Później chciałem jeździć. Jeździliśmy tu z bratem obecnym 20 lat. Razem jeździliśmy na Surmińśmy wozili. No ale później tak się złożyło, że prezes taki był pan Szura Kazimierz i on wezwał mnie i mówi, masz średnie wykształcenie, staż masz, czy nie chciałbyś zostać diagnostą samochodowym? No ja mówię, no ale w tym kierunku to ja jej nie mam. Wyślemy cię na kurs. No i wysłali mnie na kurs i do Bydgoszczy, do autocentrum pojechałem i tam na tym kursie ponadmiesięczny kurs, zrobiłem uprawnienia i tak zostałem diagnostą, do chwili obecnej pracuję. Co prawda nie na całym etacie, ale na pół etatu. Ale zdrowie, jakoś się kupy trzyma, no i ja tak chcę jeszcze troszeczkę popracować. No.